Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Manelcrafta. Jest to 30 odcinek, chyba 30 albo 29. Tak czy inaczej, liczba zbliża się ładna. Nie jest to jeszcze setka jak w Asasynie, ale myślę, że w przypadku setnego odcinka zrobimy coś dużo lepszego niż odcinek dłuższy o jakieś 10 minut, niż standardowy odcinek. Tutaj zrobimy sobie, nie wiem, na przykład godzinny czy dwugodzinny. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście, jeśli oglądalność będzie taka, jak była w odcinku, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli dwa odcinki temu, bo miało to prawie 500 wyświetleń i jest to naprawdę dla mnie wow, cudowny wynik i dawno nie miałem takiego wyniku pod filmem. Więc byłoby bardzo fajnie, gdybyście zostawili lajka, gdybyście zostawili komentarz, gdybyście udostępnili ten film. Dzisiaj idziemy na cave'y. Jak już pewnie widzicie po tytule, jak już pewnie widzicie po miniaturce, jak jeszcze nie widzicie po tym, co wam powiedziałem i po tym, co robimy, to dokładnie tak, idziemy szukać jaskini. Potrzebujemy dużo, dużo, w cholerę żelaza. Potrzebujemy torów, potrzebujemy trochę złota, trochę diaksów nie zaszkodzi. I w zasadzie to chyba wszystko. Ale żelaza przede wszystkim potrzebujemy w cholerę. I przyda się też trochę węgla. Chociaż węgla mamy dużo. Przyniosłem z Twilight Forest, jeszcze dużo zostało. Więc będzie trzeba pozbierać tylko trochę. No ale dobra. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Na co mi tory, na co mi żelazo, na co mi te wszystkie inne dziwne zabawki? Już tłumaczę. Żelazo jest mi po to i tory, żeby zrobić, uwaga, niespodzianka, farmę automatyczną trzciny. Po co mi farma automatyczna trzciny, moglibyście zapytać. Farma automatyczna trzciny jest mi po to, żeby sobie zrobić łatwy handel z villagersami, w zasadzie to nieskończone źródło emeraldów, tak żeby później móc sobie farmić naprawki i inne rzeczy. W momencie, gdy tych villagersów przeniosę sobie do swojej bazy, wtedy będzie mi to potrzebne. No i wtedy na pewno będziemy z tego korzystać. Sorki za ten dźwięk, ale uderzyłem myszką w klawiaturę. Muszę troszeczkę odsunąć. Musimy nazbierać węgla. W ogóle piszcie, jak wam się shadery podobają, bo było ostatnie pytanie pod filmem o shadery. Są to shadery Astralex i moim zdaniem są to chyba najlepsze shadery dla Minecrafta, jakie idzie znaleźć. Są naprawdę kozackie. Szczególnie w nocy. Ogólnie zdają się posiadać ray tracing albo coś w rodzaju bieda raysingu, bo wygląda to naprawdę cudownie. Na tą chwilę wam tego nie pokażę, ale był taki moment, że się zastanawiałem, czy to nie jest ray tracing, chociaż raczej to nie jest ray tracing, dlatego że ray tracing mają Zeusy PTGI. To może ray tracingu nie mieć, chociaż na dobrą sprawę może mieć też ray tracing, dlatego że miałem na tych shaderach po 20-30 FPS-ów na już takich naprawdę wysokich ustawieniach na mojej starej karcie graficznej, którą był RTX 2070. Więc możliwe jest, że faktycznie mają ray tracing, chociaż no, nie mnie to oceniać. Dla mnie to jest dość ciężkie do zauważenia. Dlatego, że ja mam słabe oko, jeśli chodzi o przypatrywanie się do szczegółów. Miałem tak, że na przykład, jak ostatnio stałem z Mikołajem, sprzedawaliśmy truskawki. Sprzedawaliśmy dwie odmiany, Dali i Rumbę. I bardzo długo się zastanawiałem, która to jest która. Na oko bym tego nigdy nie ocenił. Po smaku na początku też miałem gigantyczny problem. Ale Dali ma mocniejszy, bardziej wyrazisty, przyjemniejszy smak. Więc zdecydowanie polecam wam Dali. Rumba to w ogóle mi się wydaje taka bardzo pospolita truskawka, którą można kupić dosłownie wszędzie. Miedź też się może przydać. Z miedzi sobie porobimy skrzyneczki. Skrzyneczki będą mi potrzebne do przechowywania tej trzciny, bo zamierzam sobie zrobić też automatyczny magazyn na tą trzcinę jednocześnie. Taki, że jak będę potrzebował, wyciągamy. Nie będę potrzebował, to się będzie zbierać bez limitu. Będzie się to zbierać do końca życia. Coś takiego planuję zrobić. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie.
dobrze po prostu. Trzeba to wszystko wyrżnąć. Słuchaj. Dobra, wymordowane. Węgla ile mamy? Starczy. Ale jeszcze pospieram. Nie no, nie. Potrzebuję tego węgla tyle. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Na tą chwilę węgla mi w zupełności wystarczy. Tutaj nie widzę żadnego przejścia, a szkoda. Bardzo szkoda. Łopata fajna. Fajnie działa. No. Nie, normalnie jedno kliknięcie i wszystko wykopane. Ale my idziemy jeszcze niżej. My idziemy jeszcze niżej, bo potrzebujemy żelaza, potrzebujemy torów, potrzebujemy diaksów, potrzebujemy złota. Na tym poziomie tego nie będzie. Musimy zejść tak nisko. No aż w końcu nie będzie tych wielkich jaskiń, tych nowych. Tych jaskiń z ostatnich update'ów. Znaczy z ostatnich update'ów. Te update'y były już, nie wiem, z dobre 2 lata temu. Ale jakiejś gigantycznej ilości update'ów nie było przez ten czas do Minecrafta. Więc myślę, że można powiedzieć, że to były jedne z ostatnich update'ów. Chociaż ja nie śledzę update'ów w Minecrafcie, więc też nie wiem, jakie tam rzeczy były weszły w ostatnim czasie. Możecie mi napisać. Będę wdzięczny. Tutaj mamy dungeon. Więc tutaj wchodzić nie chcę. Tu jest lawa. Nic ciekawego. Mamy nasze tory, których potrzebowałem. Więc dobrze. Musimy to wszystko pozbierać. Będą nam bardzo potrzebne duże ilości tych torów. Bo ja planuję zrobić naprawdę olbrzymią tą plantację. Będziemy potrzebowali też kwarcu. I detektor. Detektor się robi z cobblestone'a. Więc cobblestone'a też będziemy potrzebowali dużo. Cobblestone'a mamy mało, cierpimy na duże braki w koblu. Więc no tutaj jest słabo trochę. Undead miner. Czy mam odporność na ogień? Nie sądzę. Więc lepiej tam nie skakać. Tu sobie to wyzbieramy. Będzie mi potrzebne. Tory aktywacyjne. To będzie przydatne. Świecące jego. Tego nie chcę. Zabijać te creepery. Skrzynki nie ma. Bieda. Ale to jest w ogóle za ścianą tego biega. Jak to się stało, że tam tego tyle jest? Złotko. Złotka potrzebujemy. Więc zbieramy. Więcej torów. Torów mamy już stack. No to ładnie. Ale będzie trzeba tego więcej. Dużo więcej. Ja planuję naprawdę olbrzymią plantację. Która będzie po części niewidzialna dla nas. Ona będzie za ścianą naszego domu. I to wszystko będziemy sobie wyciągali z jednej skrzyneczki. Gin, rotatik. Ale on się skrzywdzili. Coś tu słyszę, coś groźnego. Pochowajmy to. A! To ty! Nie umiem cię zabić, kolego. Nie wiem, jak go zabić. No, możecie mi opisać, czym jest ten podkopywacz. Teraz, jak was jest tak dużo, to możecie nawet to wiedzieć. Attack Witch Enchantment Level 0. Nie wiem, co to jest. Nie będę tego ruszał. Wygląda dziwnie. Więcej torów. Na razie się na tym skupiam. Dobra, zdech pies.
Ciekawe, czy ja to odcinek gdzieś zasadziłem, bo teraz mi się dopiero przypomniało, że ja to powinienem zasadzić, jeśli chcę mieć tego dużo. Bo na tą chwilę trzciny mają dość mało. Dzień dobry, panie creeperze. Zdychaj. Więcej torów. Dobrze. Jeszcze więcej, świetnie. No. Wąt stąd z tą wodą. Jeszcze tory. Bo to też trzeba pozbierać. Ja bym szedł na takie otwarte cave'y. Nie na takie kopalnie. Pytanie, czy tutaj będę miał dostęp do czegoś takiego. Dobra, skaczemy. To jest lód chyba po prostu. Ciekawe. Ale jestem strasznie głodny, a po tym odcinku sobie pójdę zrobić śniadanko. Dobra. Mamy trochę szerszą jaskinię. I mamy te emeraldy, ale kolik był czy w pliku. Ale to nie są te emeraldy, co chciałem. Szkoda. Rotatiki. Ta fire react podpala, kiedy ktoś mi bije. Dobrze wiedziałem. To jest jakiś dziwny biom. A zdarzyło mi się znaleźć reakcję w tym biomie w ogóle. Pod tym tym. A to ciężko jest się tego dopatrzyć. Gdzie ja teraz mam iść? W ogóle axolotle mi się porespiły pod bazą. Bo nie mówiłem wam tego. Ale porespiły się pod bazą axolotle. Nie będę ich tam stamtąd zabierał. Niech sobie tam pływają. A do swojego akwarium wezmę jakieś inne. Myślę, że będzie też fajnie. Zdychaj. Więcej pochodni. No i co? No i to tyle z tego cave'a. Trzeba się kopać dalej. Żelaza sobie wezmę. Żelaza potrzebujemy. Ilości hurtowe dosłownie. Więc się przekopmy tutaj. Zobaczymy, co tu będzie. I wianko by stało na w ogóle przy sobie. Malutko. Bardzo malutko. Nie starczy. A ja bym chciał tego zrobić, jak z Mikołajem mieliśmy u nas na sejwie taką farmę i mieliśmy tam... Muszę sobie przypomnieć. Dużo tego było. Czy dużo? Trochę. Kurde, no ile tego mogło być? Coś mi się wydaje, że ta lawa jest nade mną. Dokładnie tak. Ale diaksy były pode mną. Więc też fajnie. Zawsze takie diaksy, zawsze na skrzynki będzie czy na coś. Przydadzą się. Mam nawet dobity ten 13 level. Też fajnie. Gin. Gnoju. Nie widzę tu już nic ciekawego w tej jaskini. A szkoda. Bardzo szkoda. Czy tyle nam wystarczy tych materiałów? Torów mamy dużo. Będę się musiał skupić przede wszystkim teraz na zasadzeniu tej trzciny i rozmnożeniu jej. Myślę, że w następnym odcinku możemy nawet i pójść sobie do villagersów. To też byłoby niegłupim pomysłem. Może byśmy sobie sprowadzili jakiegoś już pierwszego, żeby miał tą naprawkę. No myślę, że możemy dokładnie tak zrobić. Ile mam tutaj żelaza? Mało. Chłapy. Ale żelaza, które mam w bazie. Mam nadzieję, że tych torów mi wystarczy. Tak, tak, tak. Dwa staki to jest dużo. Powinno wystarczyć. A będzie trzeba zbierać piasku i dirta. Czy czegokolwiek, żebym mógł sobie to wszystko porozstawiać na tym. No ale teraz to bez znaczenia.
Myślę, że możemy już wracać do bazy. Rotatika słyszę. No, myślę, że możemy wracać do bazy, mimo to, że mam tego żelaza mało. Mam nazbieranych torów. Tor będzie można w Uncrafting Table rozłożyć. Więc to też nie jest żaden problem. Na tę chwilę wam wszystkim dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Widzimy się w następnym i lapis też by się przydał. Lapis nie nazbierałem. No trudno. Tak czy inaczej, widzimy się w następnym. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie lajka. Mam nadzieję, że zostawicie suba. Bo idziemy do przodu z tym kanałem. Tak jak mówiłem, ostatni odcinek prawie 500 plusów. Ej, dobra, nie kończymy tego jeszcze. Bo tu mogą być aksolotle. To jest biom z aksolotlami. Muszę to zobaczyć. Bo jeśli tu są aksolotle, musimy sobie zrobić wiaderko. Ja już go przetransportuję poza odcinkiem, jeśli jakiegoś znajdę. Ale na pewno chciałbym wam pokazać, jakiego aksolotla byśmy mieli w domu. Jeśli tu jakiegoś znajdę. Nie widzę. Czym ty jesteś? Jak się zesrałem, ja pierdolę! Jaki zawał! O! Ja pierdzielę, głupia meduza! Jak się obsrałem! O! Nie no. O, dobra. Zbierajmy jeszcze tego żelazka. Chociaż troszeczkę. Aksolotlów tu nie widzę. A szkoda. No ale dobra. Myślę, że możemy się tutaj pożegnać. Jak coś znajdę, to wam już pokażę w bazie w następnym odcinku, że znalazłem. No, na tą chwilę po prostu sobie pójdę. Raczej tu już nie będzie nic. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. No i cześć.